Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Dawid Moździecki, jestem pracownikiem Instytutu Astronomicznego. Chciałbym opowiedzieć o takich trochę, myślę, że dla amatorów nocnego nieba trochę mniej popularnych obiektów, bo zwykle amatorzy podziwiania piękna nieba zachwycają się galaktykami, nebulicami. Natomiast same gromady może nie są nigdy na pierwszym miejscu, ale też są pięknymi obiektami, ale jedną z takich ważnych kwestii, dla których zajmujemy się gromadami, jest to, że astronomowie widzą duży potencjał badawczy w tych gromadach. Ja się skupię się na tym, jak po prostu ładne są te obiekty, ale też powiem trochę o astrofizyce. Generalnie, patrząc na nocne niebo, wzrok przyciągają skupiska gwiazd. Oczywiście widzimy rozrzucone gwiazdy na niebie i zachwycamy się tym, ale staramy się znaleźć też tam i wpadają po prostu w oczy skupiska takie jak Droga Mleczna, którą bardzo ładnie tutaj widać na tym zdjęciu. Z Polski, z terenu Polski nie zobaczymy takiego widoku, bo tutaj akurat mamy widok na centrum Drogi Mlecznej, naszej galaktyki. Natomiast musielibyśmy pojechać w stronę Równika, na południe, na południową półkulę Ziemi, żebyśmy mogli podziwiać ten widok. I już od starożytności wszyscy to wiemy, ludzie patrzyli w niebo, fascynowali się nim. I jednym z takich przejawów tego, że rzeczywiście kiedyś patrzono bardzo, no i starano się wyciągać jakieś wnioski na temat tego, co widać na niebie, jest ten artefakt znaleziony w Niemczech. Jest to tak zwany dysk z Nebry. Szacuje się, że ma on około 1500, powstał 1500 do 2000 lat przed naszą erą i przedstawia, jak się uważa, pewne struktury, które pozwalają na pomiary astronomiczne. Oczywiście przedstawia Księżyc, widać to bardzo ładnie, przedstawia najprawdopodobniej tutaj Słońce, ale jest też takie charakterystyczne zgrupowanie gwiazd. Tu są porozrzucane punkciki, ale jest też ta grupka. Uważa się, że ta grupka to jest gromada gwiazd, i jest to pierwsze zobrazowanie gromady przez ludzi. Najprawdopodobniej są to plejady. Gromadka, którą widać na nocnym niebie zimą, jest to obiekt typowo zimowy, w gwiazdozbiorze Bycha. Na pewno, jeżeli Państwo czasem patrzyli w niebo zimą, to rzuciła się w oczy gdzieś tam, bo jest dosyć charakterystyczna. Niektórzy nawet potrafią ją mylić z małym wozem, bo wygląda troszkę jak taki naprawdę bardzo malutki wóz, ale absolutnie to nie jest gwiazdozbiór. Kiedy wykona się zdjęcie z długim naświetlaniem, wtedy możemy zobaczyć w pełnej krasie okolice tej gromady. Jest to gromada stosunkowo młoda. Ma około 100 milionów lat. To jest bardzo niewiele w świecie gwiazd. I jest jeszcze otoczona mgławicą, z której powstała. Jeszcze ta mgławica nie rozproszyła się do końca. O tym zaraz jeszcze powiem. I odnośnie tych gromad, o których będę mówić, zawsze powiem o tym, gdzie można je znaleźć na niebie, o jakiej porze roku i mniej więcej, i czym je obserwować. No więc mamy tutaj widok nad południowym horyzontem zimą, chyba jeszcze jesienią, w listopadzie. Gwiazdozbiór Byka i ta tutaj niewielka gromadka to są właśnie plejady. Mamy tutaj charakterystyczny bardzo gwiazdozbiór Oriona, Byk, Bliźnięta. Ogólnie to niebo zimowe jest o tyle ciekawe, że jest na nim sporo jasnych gwiazd. Znany jest tak zwany sześciobok zimowy, którego tutaj w całości nie widać. Rigel, Syriusz,
Procyon, Pollux, Aldebaran i jeszcze tutaj Capella na górze. Tworzą taki sześciobok. Zima nie sprzyja za bardzo obserwacjom, bo jest po prostu zimno. Ale warto, jak jest ładna pogoda, iść zobaczyć sześciobok zimowy, zobaczyć plejady, które są właśnie w tym miejscu. Tak jak wspominałem, znajduje się ta gromada gwiazdoszczurza byka, około 100 milionów lat. To jest jej wiek. Odległość 444 lata świetlne. Co nam to mówi? No ciężko tutaj nam na Ziemi tutaj jakoś porównywać sobie tą odległość z tym, co wiemy. Słońce znajduje się, ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o tą miarę odległości, to jest taka odległość, którą pokonuje światło w ciągu roku. Światło przemieszcza się ze stałą prędkością. Może być opóźniane w ośrodkach, ale w próżni z maksymalnie około 300 tysięcy km na sekundę. Z taką prędkością się porusza. I w ciągu roku, jeżeli w ciągu sekundy tyle pokonuje, to w ciągu roku pokonuje naprawdę dużo, dużo kilometrów. Słońce jest 8 minut świetlnych od nas, około. Tyle czasu zabiera światło pokonanie tej odległości, czyli Słońce widzimy takie, jakie było 8 minut temu w każdej chwili. Księżyc jest około 380 tysięcy kilometrów od nas, czyli nieco ponad sekundę zabiera światło, żeby tam do nas doleciało od Księżyca. I na przykład są też prowadzone pomiary odległości, strzela się laserem do Księżyca. Trzeba czekać na sygnał powrotny nieco ponad 2 sekundy, żeby zmierzyć. 444 lata świetlne. Nasza galaktyka, to zbiorowisko, w którym my żyjemy, ma średnicę około 100 tysięcy lat świetlnych. Ta jedna galaktyka. Natomiast we wszechświecie są miliardy galaktyk. Tutaj już jest troszkę problem dla naszego umysłu. No ale 100 tysięcy lat świetlnych to jest średnica naszej galaktyki, czyli jeżeli mamy 444 lata świetlne, to jest jakieś bliskie sąsiedztwo tak naprawdę. Mimo tego, że ciężko sobie wyobrazić tą odległość w kilometrach. Rozmiar kątowy, czyli no 110 minut, to jest po prostu ten rozmiar liczony w stopniach czy minutach kątowych na niebie, to dosyć sporo. Bez problemu widać plejadę gołym okiem i najlepiej, absolutnie polecam plejadę oglądać przez lornetkę. Przez teleskop zwykle powiększenie jest za duże. Widać poszczególne gwiazdy, one są bardzo ładne, niebieskie, gorące gwiazdy, te tutaj, które widać, młode. Natomiast przez lornetkę ma na tyle duże pole widzenia, że widać całość gromady. Jasność jest spora, ale to jest jasność sumaryczna, 1,6 magnitudo. Nie wiem, czy wszyscy Państwo są zaznajomieni z tą skalą. Tak jakościowo tylko wyjaśnię. Księżyc w pełni ma minus 12 magnitudo około, Słońce ma minus 26. To jest odwrotna skala. Jasne gwiazdy na niebie mają 0,1 magnitudo. Najjaśniejsza gwiazda Syriusz w Wielkim Sie, zimą też widoczny, ma minus 1,45 magnitudo. I najsłabsze gwiazdy widoczne gołym okiem mają 6 magnitudo, ale to trzeba mieć super wzrok i być w świetnych warunkach poza miastem, tam gdzie oświetlenie jest słabe. Natomiast te pojedyncze gwiazdki mają 5-6 magnitudo około. Czyli one są na granicy widoczności, ale nasze oko odbiera wrażenie stałości, zwiększając wrażenie jasności tej gromady. I sumarycznie my to widzimy jako obiekt jasności 1,6 magnitudo, czyli dosyć jasne. Zanim przejdę dalej, przypomnę może, my poruszamy te tematy na innych wykładach popularnych, ale troszkę przypomnę o tym, jak w ogóle powstają te obiekty. No więc w naszej galaktyce są już gotowe gwiazdy, ale są nadal jeszcze obłoki molekularne, składające się głównie z wodoru. I te obłoki, nasza galaktyka jest galaktyką spiralną. To znaczy, że jeżeli byśmy polecieli poza tą galaktykę, popatrzyli na ten dysk naszej galaktyki, to zobaczylibyśmy zawinięte spirale. Te spirale to jest efekt tego, że przez naszą galaktykę przemieszczają się pewne zaburzenia grawitacyjne, fale gęstości. I te fale, one mają tendencję do tego, że bardziej skupiają obłoki te wodorowe. I tam właśnie, gdzie przechodzą te fale gęstości, tam te obłoki się zagęszczają i tam w dużej ilości powstają gwiazdy.
Dlatego my widzimy te ramiona spiralne, dlatego my je dostrzegamy, ponieważ tam powstają intensywnie świecące, świeże gwiazdy. I tu jest taki schemat, który pokazuje obłok molekularny, który zwykle jest jeszcze rozkawałkowany na mniejsze fragmenty, w którym centralna część zaczyna się zapalać pod wpływem swojej własnej grawitacji. Tam zaczynają powstawać gwiazdy i z czasem one stanowią taki ośrodek grawitacyjny, który jeszcze bardziej skupia naokoło te wszystkie obłoczki i kolejne się zapadają, tworząc takie zgromadzenia gwiazd małe. I kiedy te gwiazdy powstają, to zaczynają się tam dziać jeszcze pewne dynamiczne zawirowania, że tak powiem. To znaczy gwiazdy masywne wyrzucają niektóre słabsze gwiazdy spoza gromady. Czyli mamy tam niektóre gwiazdy zostają wyrzucone już na etapie powstawania gromady. I kiedy już uformują się te najbardziej masywne gwiazdy, one formują się na samym początku, to już wtedy zaczynają szkodzić tak jakby same sobie. To znaczy szkodzić tej gromadzie. W taki sposób, że powodują rozpierzchnięcie się tego materiału, który mógłby stanowić jeszcze zalążek kolejnych gwiazd. Gromada sama z siebie się pozbywa tego materiału, tak naprawdę. I pozostaje gromada gwiazd. Stąd wiemy też, że jeżeli gromada jest otoczona mgławicą, to nie może być stara. No bo jeszcze ma tą mgławicę, jeszcze się nie rozpierzchła. I stąd też podejrzewamy, że jeżeli jakieś gwiazdy otacza mgławica, no to musi być młoda. Ok, więc zapadających się dysków. Dlaczego w ogóle interesujemy się tym? Przepraszam, tutaj coś mi nie do końca. Zawsze wczytuję to, jak trzeba. Interesują nas między innymi gwiazdy. Same gwiazdy. Gromady pomagają nam badać członków gromad. Za chwilę powiem, skąd to się bierze. Znaczenie też ma to, że gromady są istotnym składnikiem galaktyk. Mają istotny wpływ na to, jak wygląda galaktyka, jak przebiega ewolucja całej galaktyki, jak się galaktyka zmienia, bo galaktyki się zmieniają z czasem. Ale tutaj między innymi w tym instytucie bardzo interesuje nas astrofizyka samych gwiazd i gromady nam bardzo pomagają. Gwiazdy, badanie gwiazd jest ważne, no bo jest to jeden z podstawowych, najbardziej oczywistych elementów wszechświata. Gwiazdy są wszędzie. Każda dziedzina jest w jakiś sposób z nimi związana. Życie na Ziemi powstało dzięki gwiazdom. Kiedyś gwiazdy musiały wytworzyć pierwiastki ciężkie, które wchodzą w skład naszych organizmów, między innymi, takich jak tlen czy węgiel. I no wiele procesów wciąż nie znamy. No i jedna z gwiazd jest dla nas bardzo ważna na co dzień, tak oświetla nam Ziemię, daje nam energię. Interesuje nas, co się dzieje z gwiazdami w czasie ich życia. No, my żyjemy bardzo krótko. Jak mówiłem przed chwilą, że gromada młoda ma 100 milionów lat, to co to jest przy tych, załóżmy, 100 latach życia człowieka? Nie jesteśmy w stanie w ogóle, prawie że w ogóle zauważyć jakichkolwiek zmian ewolucyjnych gwiazd. A takie zachodzą, ponieważ gwiazdy w środku powstają z jakimś zapasem wodoru i ten wodór jest źródłem energii gwiazdy. Na tej zasadzie, że jest spalany, przekształcany jest w hel. Jeżeli gwiazda jest dość masywna, to później hel jest przekształcany na kolejne pierwiastki i tak dalej. I struktura gwiazdy musi się zmienić, jeżeli się zmienia skład chemiczny, bo się zmienia, jeżeli wodór przechodzi w hel i tak dalej. Zmienia się sposób transportu energii w środku, więc gwiazda zmienia swoje rozmiary, dopasowuje tak jakby swoje rozmiary i temperaturę poszczególnych warstw do tego, co się dzieje w środku. Więc te zmiany chemiczne w środku napędzają ewolucję, sprawiają, że gwiazdy się zmieniają. I teraz takim główną zależnością tego, co się dzieje z gwiazdą w czasie ewolucji, jest masa. To znaczy to od masy zależy przede wszystkim to, co się będzie działo z gwiazdą. Jeżeli gwiazda jest typowa, dosyć typowa, taka jak nasze Słońce,
To z czasem przechodzi w fazę czerwonego olbrzyma i bardzo długi, przez bardzo długi okres świeci z dość podobną mocą. To jest dla nas bardzo ważne. Gwiazda, nasza gwiazda ma 5 miliardów lat mniej więcej i jeszcze jakieś 4 miliardy lat będzie spokojnie świecić. Później, kiedy skończy się już wodór i zacznie się palić hel, no tam jeszcze będzie jeszcze trochę wodoru, on się będzie dopalać dookoła jądra helowego, przekształci się w czerwonego olbrzyma. To będzie wynik tych zmian chemicznych środków. I nasza gwiazda następnie przejdzie, odrzuci tą otoczkę. Ta otoczka jest w czerwonych olbrzymach, ona jest bardzo rozrzedzona i bardzo rozdęta. Z czasem traci kontakt z wnętrzem gwiazdy i przez jakiś czas otacza gwiazdę coś, co my nazywamy, coś, co obserwujemy na niebie, tak zwane mgławice planetarne. Planetarne, ale tylko dlatego je tak nazywamy, że są podobne do planet. To są takie tarczki jakby planety. I pozostaje samo centrum gwiazdy, biały karzeł, w którym już nie zachodzą reakcje termojądrowe i ten biały karzeł stygnie. Po prostu. Białe karły stygną wiele miliardów lat. Także nie ma jeszcze takich zastygłych białych karłów tak naprawdę. Wszechświat jest za młody. Jednymi z lżejszych gwiazd są czerwone karły, tak zwane. One też za wiele się tam nie dzieje, nawet nie przechodzą fazy czerwonego olbrzyma. Ale są też takie obiekty, które są pośrednimi obiektami między planetami a gwiazdami. Nazywamy je brązowymi karłami. Tam nie dochodzi do reakcji termojądrowych, ewentualnie jakieś szczątkowe. I te obiekty po prostu stygną. Jowisz jest czymś, co jest blisko takiego, takiego obiektu typu brązowy karzeł. Jowisz też jeszcze promieniuje tak naprawdę więcej energii niż dostaje od Słońca. Nadal ta energia, która powstała wskutek zapadania się Jowisza, jest jej na tyle dużo, że promieniuje troszkę więcej niż dostaje energii od Słońca. Z kolei bardzo masywne gwiazdy, one kończą, też przechodzą fazę czerwonego olbrzyma, kończą jako supernowe. Tam dochodzi do zapaści jądra w pewnym momencie, gwałtownej zapaści, do środka. I to jest proces, który się dzieje w ułamkach sekund. I jest to proces, który się zachodzi na dużej masie, w centrum gwiazdy. I no dosyć duże jednak są to odległości, w których mimo tego, że stosunkowo małe jest to miejsce, które się zapada, to ono jest jednak duże. Jeżeli w ciągu ułamku sekund się zapadnie, to tak naprawdę zapada się i jak dojdzie do środka, do pewnej granicznej gęstości, to się odbija z powrotem. Także i wtedy fala uderzeniowa leci na zewnątrz gwiazdy i gwiazdę rozrywa. Tak powstaje supernowa. Może pozostać po tym gwiazda neutronowa lub czarna dziura. Od czego zależy, czy powstanie gwiazda neutronowa czy czarna dziura, no to oczywiście jest masa. Czarne dziury powinny powstawać dla gwiazd, które są najbardziej masywne, ale to nie jest też zasada. Tu jest jeszcze obszar, który astronomowie badają, jeszcze się dowiadują. Gwiazdy masywne nie są zbyt częstymi obiektami, które się obserwuje. Więc ciężko nam powiedzieć dokładnie na razie, jakie warunki ostatecznie decydują o tym, czy dostaniemy gwiazdę neutronową, czy czarną dziurę na końcu. W każdym razie zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj mamy też różne kolory. W zależności od tego, w jakiej fazie jest gwiazda ewolucji, w jakiej fazie ewolucji i jaką ma masę, gwiazdy mają różne temperatury powierzchni. A temperatura powierzchni to jest to, co sprawia, że gwiazda ma... Znaczy, w zależności od temperatury powierzchni, gwiazdy mają różne kolory. Te najgorętsze są biało-niebieskie, te troszkę chłodniejsze są żółte, najchłodniejsze są czerwone. Da się to zobaczyć gołym okiem. Niektórzy mają inni mniejsze problemy z tym. Ale na przykład, co mogę Państwu polecić, to gwiazda Antares, która u nas jest widoczna latem. Teraz już chyba w drugiej części nocy da się ją zobaczyć. Jest u nas niestety nisko nad horyzontem, ale jest bardzo czerwona. To jest bardzo rozdęty olbrzym i jest, no, czerwienią konkuruje z Marsem na niebie.
Jest też Aldebaran czy Betelgezan, one są też dosyć takie pomarańczowe, powiedzmy. A, no i na przykład Vega w gwiazdozbiorze Lutni jest bardzo niebieska. I Syriusz też jest niebieski. Vega jest już widoczna na niebie, w drugiej części nocy, coraz wyżej, to jest gwiazdozbiorze Lutni, jest, który jest gwiazdozbiorem Leci. Tutaj mamy zdjęcie obszaru nieba, na którym wyraźnie widać, że gwiazdy mają różne kolory, co wynika z ich różnych temperatur. I jeżeli te temperatury, jeżeli naniesiemy na jednym wykresie temperaturę danej gwiazdy i jej jasność, to otrzymamy, jeżeli zrobimy to dla wielu gwiazd, to otrzymamy tak zwany diagram Hertzsprunga-Russella. Tutaj to jest jeden z najbardziej znanych tych diagramów, jeden z najważniejszych diagramów. I ja będę troszkę mówić w przypadku gromad o tym, dlaczego to jest tak ważne. Diagram Hertzsprunga-Russella, tak jak mówiłem, w osi pionowej mamy jasność gwiazdy. Tutaj jeden to jest jasność Słońca i mamy aż tutaj do 10 do miliona jasności Słońca, a tutaj na odwrót. Natomiast tutaj mamy temperaturę 3000 kelwinów, 10 tysięcy, 30 tysięcy. To są temperatury powierzchni gwiazd, atmosfery. I okazuje się, że jeżeli narysujemy sobie na tym diagramie poszczególne gwiazdy, to one zajmą konkretne obszary. Nie będą jak tak rozrzucone jednorodnie. Najwięcej gwiazd gromadzi się w tym pasie, to jest tak zwany ciąg główny. Jest tak dlatego, ponieważ po prostu tam to jest wtedy, najdłużej są w tej fazie ewolucji gwiazd. Trochę krócej są w tych fazach, tutaj są czerwone olbrzymy. No i dosyć długo są w tej fazie, tu są białe karły, ponieważ one stygną i stygną bardzo długo. Jednak białe karły są słabiutkie, dlatego ich niewiele po prostu znamy. Stosunkowo niewiele w porównaniu do tych ciągu głównego. Ten pas powinien być mocno obsadzony, ale tam są słabiutkie gwiazdy, więc my ich za wiele nie znamy. Natomiast gwiazd ciągu głównego znamy bardzo dużo. Są tu też takie obszary puste, na przykład tutaj jest taki charakterystyczny, tak zwana przerwa Hertzsprunga. Tutaj te gwiazdy o tych masach, może inaczej, zacznę od tego obszaru. Tutaj gdzieś jest taka granica, z której ewoluują w tą stronę gwiazdy, w stronę ciągu głównego. One są wtedy przed ciągiem głównym. Tutaj powstają dopiero z zapadających się obłoków, przechodzą w tą stronę. Jak już zaczną się reakcje termojądrowe, to osiadają na ciągu głównym. Tutaj trwają sobie długo, nie zmieniają za bardzo temperatury ani jasności. Po jakimś czasie, kiedy się wyczerpie wodór, one zaczynają pęcznieć i przechodzą na gałąź olbrzymi. Tutaj może się jeszcze zapalić hel i wtedy znowu zmieniają swoją jasność, trafiają tutaj. I jak się hel skończy, to znowu zwiększają swoje rozmiary. I tutaj bardzo szybko zmieniają swoją temperaturę i rozmiary. Zwróćcie Państwo uwagę, że to są takie kreski ukośne. To są, one obrazują rozmiary gwiazd. 1/10 promienia Słońca, 1 promień Słońca, 10, 100, 1000. I zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj, kiedy przechodzi do mgławicy planetarnej gwiazdy, do tej fazy, to jest etap bardzo szybki. Gwiazda osiąga dużą średnicę, ponieważ ta otoczka jest po prostu odrzucana i szybko maleje, leci w tą stronę, ponieważ traci tą otoczkę i przechodzi do białych karłów, które są bardzo drobne. Już otoczka jest tutaj stracona. A jest to bardzo szybki etap, 10 tysięcy lat. O czym nie wspomniałem, to to, że gwiazdy ewoluują tym szybciej, im większe mają masę. Te małe gwiazdy najwolniej ewoluują, te masy będą szybciej. I na przykład tutaj gwiazdy o masach mniej więcej Słońca przez jakiś czas da się obserwować jeszcze na tym etapie gałęzi olbrzymów i tutaj w tej części. Natomiast gwiazdy o tych masach troszkę większych, które są w górnej części ciągu głównego, bardzo szybko przechodzą ten etap i ciężko je tutaj zauważyć. Stąd jest bardzo słabo obsadzona ta część wykresu Hertzsprunga-Russella. Dobra, przejdę dalej. No i tutaj mamy na takim wykresie wszystkie gwiazdy, jakie obserwujemy. Tak po prostu. Satelita Gaia, który mierzył jasności gwiazd i odległości, tutaj nam się bardzo ładnie przysłużył.
Mam tutaj wykres, obserwacyjny wykres Hertzsprunga-Russella. Z osiami jest podobnie, czyli tu mamy jasność. Tam wcześniej to był taki schemat. Tutaj mamy jasność, tutaj mamy temperaturę, typy widmowe, tak zwane, dzielą astronomowie w zależności od temperatury. No i 4,3 miliona gwiazd naniesionych, które Gaja obserwowała. Są to wyniki z Data Release 2, już 2018 roku. Teraz już będzie niedługo Data Release 3, w ciągu miesiąca. Dostaniemy nowe pomiary. No i widać, że rzeczywiście większość gwiazd jest na ciągu głównym. Mamy ładną gałąź olbrzymów, mamy też białe kary. OK. Kolejna rzecz, którą astronomowie bardzo lubią w przypadku gromad gwiazd, bo teraz powiedzmy, powiedziałem trochę o pojedynczych gwiazdach, teraz wrócę do gromad, to są pewne trzy założenia, które możemy zrobić dla gromad. Ogólnie te otwarte gromady, o których ja tutaj mówię, to definiujemy je jako zbiory gwiazd, zbiorowiska gwiazd zwykle od kilkuset do kilku tysięcy, o kształcie nieregularnym, raczej młode obiekty w większości, poniżej 1 miliarda lat. Tak jak wspominałem, powstając obok międzygwiazdowym, ten obok jest później odrzucany. Jeżeli one powstają z jednego obłoku w galaktyce, to możemy zakładać, że mają podobny skład chemiczny. Więc to jest pierwsze założenie, które zwykle robimy dla gromad gwiazd. Te obłoki są za mało rozciągłe w galaktyce, żeby mówić o tym, że mogą mieć bardzo różny skład chemiczny. Mają jednakowy wiek, to znaczy taki obłok dosyć szybko się zapada. Gromady tworzą się w ciągu miliona lat, powiedzmy, takie bardzo masywne. Więc możemy założyć, że gwiazdy, które powstały w gromadzie, powstały mniej więcej w tym samym wieku. Szczególnie te najmasywniejsze. Te mało masywne potrafią się wiele milionów lat tworzyć, ale te masywniejsze gwiazdy utworzą się bardzo szybko. Możemy też założyć jednakową odległość obserwatora do każdej z gwiazd gromady. Dlaczego? No bo odległości między gwiazdami są dużo mniejsze niż odległość obserwatora od całej gromady. To są takie trzy rzeczy, które sprawiają, że gromady możemy traktować jako takie jednorodne populacje gwiazdowe. O tym samym wieku, o tym samym składzie chemicznym i o jasności, których członkowie mają taką jasność, która wynika z ich parametrów fizycznych tak naprawdę, bo są w tej samej odległości. Jeżeli jakaś gwiazda jest tam jaśniejsza, to znaczy, że faktycznie jest jaśniejsza od drugiej, a nie, że jest na przykład bliżej nas. Bo ten problem dotyczy innych gwiazd pola. Jeżeli mówimy o gromadzie i widzimy, że jedna jest jaśniejsza, inna słabsza, to ona jest faktycznie od drugiej słabsza. I możemy dla takiej gromady obserwować, dla pojedynczej gromady możemy obserwować na przykład bardzo ładnie etap ewolucji na wykresie HR obserwacyjnym. Jeżeli go stworzymy dla jednej gromady. Tutaj mam taką próbkę, taką symulację. Jest jedna taka populacja gwiazd, która jest w gromadzie i ona zaczyna ewolucję. Tutaj mogą Państwo zobaczyć w ogóle, za chwilkę to, bo to jest film, tylko opiszę najpierw, co tu widzimy na tym wykresie. Będą mogli Państwo zobaczyć, jak zachowuje się wykres HR, Hertzsprunga-Russella, taki obserwacyjny, dla takiej dobrze zdefiniowanej populacji gwiazd. Będziemy widzieć, że tutaj, tu jest ciąg główny, o którym wcześniej mówiłem, będziemy widzieć, że najpierw powstają gwiazdy masywne, one najszybciej ewoluują, więc najszybciej osiadają na ciągu głównym. Mniej masywne, one będą w tą stronę dążyć, troszkę więcej im czasu to zajmuje, a tym najmniej masywnym bardzo długo. I zanim te najmniej masywne tak naprawdę zaczną palić wodór, to te masywne już zaczynają kończyć swoją ewolucję, już przechodzą w gałąź olbrzymów i za chwilę pojawią się tutaj. Taki to jest dynamika tego całego procesu, taka jest. Momencik.
od 100 tysięcy lat do, ile tam, 16 miliarda czego, od 0,3 do 30 mas Słońca. To milion lat, przepraszam. Powstają gwiazdy masywne, te coraz wolniej, ale osiadają w jakimś czasie na ciągu głównym, tu już odeszły do gałęzi czerwonych olbrzymów i niektóre z nich będą ewoluować już do białych karmów. Także taki, tutaj mamy ładny proces, ładnie uwidoczniony punkt odjęcia. 19 miliardów lat i tak to wygląda. To, co my widzimy dla poszczególnych gromad, to są migawki z tego procesu, który przed chwilą pokazałem. Jedne gromady będą po prostu taką linią na takim wykresie HR, inne będą miały hak, inne będą miały hak i czerwone olbrzymy, w innych będą jeszcze widoczne białe karły. Już wracam do prezentacji. I tutaj pokażę kilka takich przykładów. Mamy tutaj plejady, o których wspominałem. To są gwiazdy tylko i wyłącznie należące do, tutaj szarymi punktami zaznaczone, do gromady plejady. To, co tutaj jest, to tak naprawdę jest odpowiednik temperatury, a tutaj jasności. Nie będę dokładnie tłumaczyć, to są pewne parametry, które Gaia mierzy. Tu jest dopasowana izochrona, tak zwana. Taka linia, która łączy gwiazdy o tym samym wieku. Co tak naprawdę wszystkie gwiazdy powinno połączyć w jednej gromadzie. Mamy tutaj, ta gromada jest troszkę starsza, PSP, i kolejne w podobnym wieku. Dla każdej z nich możemy narysować sobie izochronę i jak widać w hiadach widać już tutaj ciąg białych karów. Już niektóre wyewoluowały do tego miejsca. Na tym zbiorczym wykresie HR, który wcześniej pokazywałem, było widać tutaj ciąg główny, tutaj dużo na obszary czerwonych olbrzymów, gwiazd i tych tutaj. To był taki zbiorczy efekt różnego wieku, różnego składu chemicznego i tym podobnych rzeczy. Tutaj mamy najstarsze gromady, M67, bardzo wyraźna gałąź czerwonych olbrzymów. I jeszcze jedna taka dosyć stara gromada. To, co zwraca między innymi uwagę, to jest to tutaj poszerzenie. To jest to poszerzenie, no bo powinno być to, właściwie powinny się w jednej linii tutaj ustawić i w większości tutaj są. Trzeba jednak pamiętać, że w gromadach nie ma tylko pojedynczych gwiazd, ale niektóre z nich są podwójne z tych gwiazd i my tego nie widzimy. My widzimy jeden punkt, a tak naprawdę mogą tam być dwie gwiazdy. Jeżeli takie gwiazdy są w gromadzie, to one będą nam odstawać do 0,75 magnitudy wyżej nad ciągiem głównym. To się da policzyć, tą granicę. I to jest właśnie ten efekt poszerzenia. Te gwiazdy, które tutaj są, to są tak naprawdę gwiazdy podwójne, a nie pojedyncze nad ciągiem głównym. Dobra. I tutaj jeszcze z obserwacji Gali mamy taki zbiorczy wykres, który już bardziej troszkę przypomina ten wykres HR, który pokazywałem na początku, Hertzsprunga-Russella, dla 32 gromad otwartych o różnym wieku. I tutaj widać, jak ten różny wiek wpływa na całkowity kształt takiego obserwacyjnego wykresu HR. Tutaj mamy gwiazdy młode stosunkowo. One są nad ciągiem głównym, który jest gdzieś tutaj, bo jeszcze powstają. Tutaj mamy już odchylające się od ciągu głównego, odchodzące. Tu już mamy wyraźnie z gwiazdy, które weszły na gałąź olbrzymów i białe karły. O tych gromadach nie będę mówić dzisiaj. To jest drugi rodzaj gromad, tak zwane gromady kuliste, ale chciałem pokazać, że istnieją też takie gromady, dla których wykresy barwa jasność wyglądają troszeczkę inaczej. Przede wszystkim są dużo gęściej obsadzone. Gromady kuliste zawierają dużo więcej gwiazd. W tej chwili już raczej nie powstają gromady kuliste. One powstawały na wcześniejszych etapach wszechświata. I obserwujemy je teraz w bardzo podeszłym wieku, że tak powiem. Miliardy lat mają. Więc wszystkie te gwiazdy, to tak naprawdę, większość z tych gwiazd tak naprawdę są czerwone olbrzymy.
I to, co tutaj widać, to jest z kolei efekt metaliczności. Tak to astronomowie nazywają. Ale to jest kolejna rzecz, którą można badać dzięki gromadom. To znaczy, nie tylko wiek wpływa na to, jak będzie wyglądać ten wykres HR obserwacyjny, ale wpływać na to też będzie skład chemiczny gwiazd. Niektóre obłoki molekularne, z których powstają gromady, będą mieć inny skład chemiczny niż inne obłoki. I w pojedynczej gromadzie efektu zmian tych chemicznych raczej nie będziemy obserwować, ale jeżeli zaobserwujemy różne gromady, to już te różnice w składzie chemicznym pojawią się na wykresach Barrowego. Astronomowie z nazwy wymieniają zwykle wodór i hel, a cała reszta wykresu okresowego, znaczy diagramu okresowego, to są tak zwane metale. Więc cała reszta pierwiastków trafia do jednego worka pod tytułem metale u astronomów. Węgiel, tlen i tak dalej, wszystko, krzem, żelazo. Więc tak, tu jest pewien parametr, który opisuje nam metaliczność, czyli ile tych pierwiastków poza wodorem i helem jest jeszcze w tych gwiazdach. Minus oznacza słabszą metaliczność, czyli mniej takich pierwiastków. I teraz widać, że te, które mają więcej tych pierwiastków cięższych niż wodór i hel, mają tą część taką bardzo malutką, a im bardziej przechodzimy w stronę z mniejszą zawartością tych ciężkich pierwiastków, tym bardziej ta gałąź, która się nazywa gałęzią horyzontalną, przechodzi w to miejsce. Czyli sprawdzając takie, robiąc sobie po prostu takie wykresy obserwacyjne dla gromad, możemy coś powiedzieć o tym, jaki jest skład chemiczny tej gromady. I to jest kolejna rzecz, którą astronomowie bardzo lubią. Tutaj jest jeszcze taka, może niektórych uwagę może to zwrócić. To są takie górki. One się rozciągają też w tą stronę. To są w większości gwiazdy pola, nie należące do gromady. Te wykresy i tak są dosyć dobrze odizolowane, tak powiem, wyizolowano te gwiazdy, które należą tylko do gromady raczej. Ale niektóre z tych punktów to są znowu takie gwiazdy nietypowe, które tak naprawdę należą do gromady. Bo tak naprawdę tutaj już nie powinno być gwiazd, skoro od ciągu głównego już odeszły z tej strony, prawda? Ale niektóre gwiazdy przeżywają drugą młodość. Jeżeli są to gwiazdy podwójne i bardzo te układy są ścisłe, to może się zdarzyć, że te gwiazdy się połączą. I wtedy utworzą nową gwiazdę, większą, bardziej masywną i z innym składem chemicznym. I automatycznie taka gwiazda trafia gdzieś tutaj. I to są tak zwane błękitne marudery. Są troszkę bardziej niebieskie, ponieważ z tej strony gwiazdy są czerwone, a z tej niebieskie, niż powinny być. I to są gwiazdy, które powstały po połączeniu. Tu jest jeszcze taki zbiorczy wykres, znowu podobny do wcześniejszego, gdzie widać ten efekt zmian różnic chemicznych. Niebieskie to są te takie z małą zawartością metali, czerwone to są te z dużą zawartością metali. Widać, że cały wykres przesuwa się w prawą stronę. Im więcej jest ciężkich pierwiastków, tym cała gromada jest troszkę czerwieńsza w porównaniu do tych z mniejszą ilością pierwiastków. Tak, tu jest jeszcze porównanie gromady kulistej i gromady otwartej. Oba obiekty są stare, założone ze starych gwiazd i sprowadzone to jest do tego samego momentu ewolucji na tym wykresie. Mamy wyraźnie widać różnicę. Gromada kulista jest mocno, ma wielu członków, a gromada otwarta dużo mniej. Ale wykres jest, są pewne różnice, na przykład w punkcie odejścia, ale to są też różnice wynikające ze składu chemicznego. Dobrze, to teraz troszkę o tych obiektach, które są bohaterami tych badań, czyli wspomniane, powiem o tych takich gromadach, które są, pokażę te gromady, które są ładnie widoczne w Polsce na niebie północnym. Zacznę może od tych największych, powiem o Plejadach. Druga, Chiady. Tak naprawdę widać je gołym okiem, to może przesadzam. Ale niektóre z tych gwiazd widać. One są w pobliżu Aldebarana, przy czym Aldebaran nie należy do Chiady. Chiady są tutaj.
Tu mamy dwie duże gromady otwarte, blisko siebie. Jest to ładna gromada, ale bardzo szeroka na niebie. I najlepiej ją obserwować lornetką. Przez teleskop zobaczymy tylko poszczególne gwiazdy. Możemy sobie zobaczyć pole widzenia teleskopu, będzie maleńki. Ten trójkąt z tych gwiazd podwójnych takich jest bardzo charakterystyczny. Łatwo go namierzyć obok Aldebarana. Całą gromadę łatwo namierzyć na niebie, bo jest blisko jasnej gwiazdy Aldebarana. Kiedy wykonamy zdjęcie z długim okresem naświetlania, okaże się, że jeszcze jest tam, widać tam pewne obłoki, chociaż one w większości mogą być związane z takim obszarem, który jest niezwiązany z Hiadami. Tam w dyku jest taka duża, tak zwana asocjacja, taki duży obszar, w którym powstają młode gwiazdy. Wiele młodych gwiazd tam w tych obłoczkach powstają, one akurat z Hiadami nie są związane, tylko są na linii widzenia. Ale widok jest niesamowity. Hiady mają 625 milionów lat, wyraźnie starsze od Plejad, o których wcześniej mówiłem. Są zaledwie 153 lata świetlne od nas. Stąd te wielkie rozmiary kątowe na niebie. Plejady są dużo mniejsze na niebie. 330 minut. To jest już parę stopni dobrych na niebie. I jasność pół magnitudo. Oczywiście ta sumaryczna na tych wszystkich gwiazd. Czyli dosyć obiekt jasny. I wdzięczny do obserwacji, tak jak mówiłem, przez lornetkę. Kolejna gromada, na którą chciałbym zwrócić uwagę, którą na pewno warto poobserwować. Można ją zobaczyć w dobrych warunkach nawet gołym okiem. To jest gromada podwójna w Perseuszu, ale jeżeli chcielibyśmy zobaczyć gołym okiem, to przede wszystkim musimy pojechać daleko od miasta, tam gdzie jest ciemno, daleko od świateł miejskich. I takie słabe obiekty trzeba próbować obserwować metodą zerkania gołym okiem. Nie wiem, czy ktoś z Państwa słyszał o metodzie zerkania. To jest, niektórzy słyszeli, inni nie. To jest tak, że nasze oko ma na dnie oka są czopki i pręciki. One są rozmieszczone, nigdy nie pamiętam, czy czopki, czy pręciki są w centrum, które są w centrum, a które bardziej naokoło. Ale one mają różną charakterystykę czułości na światło. I tą część niebieską, którą świecą te słabe obiekty na niebie, te gromady i mgławice, na tą część bardziej wyczulone są te nasze receptory, które są dalej od centrum oka, od centrum gałki ocznej, tam od centrum dna gałki ocznej. Więc musimy światło tam skierować na te obszary poza centrum gałki ocznej, żeby lepiej ten obiekt zobaczyć. Więc w rezultacie, że jeżeli na przykład chcemy zobaczyć obiekt z mgławicy, chcemy ją zobaczyć, ale ją nie widzimy patrząc na nią wprost. Patrzymy więc na, powiedzmy tutaj, ale zwracamy uwagę na to, co jest tutaj. Tak najprościej mówiąc stosuje się tę metodę. Czyli załóżmy, patrzę tutaj na pana, ale zwracam uwagę na panią, która siedzi po prawej stronie. I w ten sposób można zobaczyć takie słabsze obiekty. Gromada podwójna w Perseuszu jest oczywiście w Perseuszu. To jest ten obszar nieba. I jest to gromada, którą najlepiej obserwować jesienią. Generalnie gromady na niebie północnym jest jakoś tak, że one są lepiej widoczne jesienią, późnym latem, jesienią i zimą. Wtedy widzimy te gromady najlepiej. To wynika z tego, w której części galaktyki są tak naprawdę. Wtedy ta część galaktyki jest lepiej widoczna, naszej galaktyki, tego ramienia. Hi i Ha Persei, tak się też nazywa te gromady. Są to młode gromady, około 10-14 milionów lat, złożone z bardzo masywnych gwiazd. Czyli to jest taki, nie tak naprawdę dosyć niedawno powstały. I bardzo dobrze się je obserwuje przez lornetkę. Widać oba skupiska gwiazd przez lornetkę w jednym polu. W teleskopie zwykle nie widać. W mniejszych teleskopach widać rzeczywiście oba, a w tych większych możemy sobie zobaczyć albo jedną, albo drugą.
ale przemieszczając bardzo niewiele na niebie, czyli bardzo łatwo możemy sobie obie gromady poobserwować. Odległość już jest dosyć duża. 7500 lat świetlnych. Tak, 7500. Więc rozmiary też są małe, ale i tak duże. Proszę zwrócić uwagę, 60 minut. I jasność sumaryczna tak naprawdę jest dość spora, 3,7 magnitudo. Stąd możemy próbować zobaczyć ją gołym okiem. Ja widziałem nieraz w dobrych warunkach u nas w Białkowie, w obserwatorium, czy gdzieś tam w górach, gołym okiem tą gromadę, te gromady. I to nam troszkę mówi też o tym, jakie są różnice między tymi gromadami, a tamtymi, o których wcześniej mówiłem. Plejady czy Chijady są dużo starsze. Nie mają, jeżeli były tam kiedyś tak masywne gwiazdy, jak w tych gromadach, to już wyewoluowały, wybuchły jako supernowe, być może. A tutaj są jeszcze widoczne i są to no, duże gromady, skoro je tak dobrze widać z takiej odległości. Astronomowie interesują się wieloma tematami związanymi z tymi gromadami, ale jednym z takich wiodących, który też jest przedmiotem badań tutaj w naszym instytucie, są pulsacje gwiazdowe, o których jeszcze troszeczkę powiem. Kolejna gromada, na którą warto zwrócić uwagę na północnej niebie, to Presepe, czyli inaczej żółbek. Mam tutaj kolejne ładne zdjęcie. Niestety gołym okiem czy przez lornetkę nie będzie widać takich obrazków jak tutaj, ale będzie widać wiele punkcików jasnych, ładnie świecących. Także myślę, że tak czy owak warto zerknąć przez teleskop czy przez lornetkę. I znowuż Presepe to jest gromada, która ma dosyć duże rozmiary kątowe. Widać ją również tak powiedzmy zerkaniem gołym okiem na niebie. I no, ma jasność 3,7, czyli bez problemu tak powinna być widoczna bez problemu do gołego oka. I jest dosyć niedaleko, 577 lat świetlnych. No i należy raczej do takich starszych, 730 milionów lat. O tym nie wspominałem, ale gromady otwarte dlatego zwykle są młodsze, że po prostu się rozchodzą dosyć łatwo. Nie są tak mocno związane grawitacyjnie, jak na przykład gromady kuliste. One się krążąc dookoła galaktyki, bo to wszystkie dookoła centrum galaktyki, one się z czasem podlegają rozerwaniu przez obłoki molekularne, które w pobliżu których przechodzą, albo inne gromady. Częściowo same się opróżniają z gwiazd, wyrzucając dynamicznie niektórych członków z gromady. Nasze Słońce też kiedyś było prawdopodobnie w gromadzie i ta gromada już się rozpierzchła na odległości takiej, jakiej jest Słońce od centrum galaktyki. Mówiłem o tym na jednym z wykładów popularnych też w tej instytucie. Tu mam taką... O, coś mi tutaj dziwnego zostało, przepraszam. Zaraz się tego pozbędę. To jest takie zdjęcie, ciekawostka. Presepe. Widoczna w czasie zaćmienia Słońca. Mamy tutaj zaćmienie Słońca, piękną koronę słoneczną i gromada Presepe Braku. Kolejnymi gromadami, o których chciałem też wspomnieć, są fantastycznie wyglądające gromady, bardzo fajne do obserwacji przez lornetkę, ale taką mocniejszą, przez teleskop również. Gromady, które są widoczne zimą i późną jesienią, M35, 36, 37 i 38. One są bardzo dosyć kątowo blisko siebie na niebie. Większość jest w woźnicy, jedna tutaj w bliźniętach. Bardzo wdzięczny obiekt do obserwacji. Jak widać, ciągle jesteśmy w pobliżu nieba zimowego jednak, czyli Chijady, Plejady i te M-ki. One są zupełnie nie po kolei, że tak powiem, ustawione, jeśli chodzi o numerki. Tutaj niżej, czyli bardziej na południe, jest M35, dalej M37, 36 i 38. Te wszystkie mapki, które tutaj pokazuję, zostały wygenerowane w darmowym oprogramowaniu Stellarium. Każdy może sobie to pobrać czy zainstalować na komputerze na różnych systemach operacyjnych. Są tutaj też widoczne jakieś mgławice, które można sobie tam znaleźć w Stellarium. Więc tak, M35 jest o tyle ciekawa dla obserwatora, amatora, że obok jest druga gromada.
Mamy, ale to tylko jest tak na linii widzenia. Mamy tutaj M35, która jest w takim pośrednim wieku, 170 milionów, 175 milionów lat około. 2772 świetnych, dosyć daleko. Rozmiar kątowy, taki lornetkowo-teleskopowy, powiedzmy, do obserwacji. Jasność 5,3 magnitudo, to już jest jasność, no, ciężko by było zobaczyć tego okiem, ale zerkanie. I obok jest ta bardzo stara, mamy takie porównanie, mamy bardzo młodą i bardzo starą gromadę. Tyle, że ona jest bardzo daleko, więc gwiazdy są bardzo słabe. 8,6 magnitudo, to już przez taki przynajmniej średni albo większy teleskop, przynajmniej 15 cm średnicy musiałby mieć, żebyśmy mogli swobodnie pooglądać sobie tą gromadkę. No i jest stara, 2 miliardy lat. Jak widać, ma też wiele członków. Żeby przeżyła taki czas, podróżując przez galaktykę, no to musiała być dość mocno związana grawitacyjnie. Tutaj. No i tylko rozmiar kątowy 5 minut, 8,6 magnitudo jasność. M35. Tak, te gromadki, jeżeli ktoś już wejdzie w prawe, to za pomocą lornetki z jednej na drugą łatwo przeskoczyć, ponieważ są po prostu blisko siebie. Idziemy dalej. To M37, czyli wyżej, na trochę na północ. Widok podobny. Tutaj już mamy ją bardziej tak, troszkę się zlewa z polem. To znaczy, one są w sąsiednim ramieniu galaktyki, więc generalnie w tych obszarach mamy sporo gwiazd. Ale te gromady wyróżniają się tym, że mają dużo jaśniejsze gwiazdy, bo te gwiazdy są młode i gorące. Wiesz, 500 milionów lat, no to już taki, jak na gromadę, dosyć dużo. 4,5 tysiąca lat świetlnych od nas, 6 magnitudo. Czyli tak na teleskop, powiedzmy. No a przez lornetkę, jako ładna mgławica byłaby widoczna. Dalej idziemy, M36. M36, troszkę mniej członków w gromadzie. Dużo młodsza niż tamte, 25 milionów lat. Rozmiar kątowy 10 minut i jasność stosunkowo mała. Również odległość spora. Kolejna, M38, kolejna z tej grupki. No ta jest dosyć mocno na niebie, tak powiem, rozwalana. To znaczy na dość sporym obszarze są rozrzucone te jasne niebieskie gwiazdki. Rozmiar kątowy 21 minut, 290 milionów lat. One wszystkie są takimi niemłodymi, nie starymi gromadami. Takim w wieku pośrednim. No i sumaryczna jasność ze względu na to, że ona jest taka dosyć mocno rozrzucona, 7,4 magnitudo. Ze względu na możliwości badawcze chciałbym pokazać jeszcze jedną z nieba północnego gromadę. Ona się znajduje w gwiazdozbiorze Łabędzia, w pobliżu jasnej gwiazdy w centrum Łabędzia. No jest gromadą letnią. W ogóle w Łabędziu są duże obszary mgławicowe i w pobliżu tej gwiazdy też takie są. I jest tam spora asocjacja młodych gwiazd, to znaczy taka potężna grupa młodych gwiazd, która się składa na pojedyncze gromady otwarte. Jest tam więcej gromad otwartych, które powstały z bardziej rozległego obłoku molekularnego. I ta gromada, o której chciałem teraz powiedzieć, znajduje się tutaj, niedaleko tej jasnej gwiazdy. To jest MGC-6910. Obiekt na teleskop. Nie na lornetkę. Również wdzięczny obiekt do fotografii, do astrofotografii, ponieważ jest tam mgławica i ciemne obszary, jasne zone. I są tam duże, masywne gwiazdy. To, co astronomów zainteresowało w tej gromadzie, to, że tam gwiazdy, odnaleziono gwiazdy, które pulsują w taki sam, w tym samym mechanizmie, że tak powiem. Takie masywne gwiazdy. To jest gromada młoda, 6 milionów lat mniej więcej, raczej 10 milionów, jak później się okazało, jak się okazuje, co za tym badań. Dosyć daleko, 5000 lat świetlnych od nas, 7,4 magnitudo jasność, czyli taka raczej słabsza. Zanurzona w mgławicy, jak widać, dość mocno. I teraz to, co astronomów tutaj zainteresowało, to, że obserwacje pulsacji tych gwiazd tej gromady odpowiadają temu, czego się tak naprawdę spodziewamy.
po obserwacji takich pulsacji. O czym mówię? Mówię o pulsacjach akustycznych, falach akustycznych, rozchodzących się w gwiazdach, przepraszam, w atmosferach gwiazd. I teraz oczywiście spodziewamy się, że im większe pudło rezonansowe, tak, tym niższy dźwięk, tym dłuższa fala. Tak? Więc spodziewamy się, że duża gwiazda będzie pulsować w tych modach akustycznych z dłuższymi okresami, pośrednia gwiazda z krótszymi okresami, a taka mała gwiazda, tak jak tutaj Eddie Vedder trzyma ukulele, to taka powinna z bardzo wysokimi częstotliwościami pulsować, z wyższymi niż tamto. No i rzeczywiście, jak wykonano pomiary jasności tych gwiazd, to okazało się, że jeżeli ułożymy te gwiazdy według jasności od najjaśniejszej do najsłabszej, to pulsacje te akustyczne, te zmiany jasności będą mieć mały okres dla tych najjaśniejszych gwiazd i coraz wyższe, długi okres dla tych większych i coraz krótszy okres dla tych słabszych. Chodzi mi o te, to są, te słupki są czymś innym. Tutaj mamy amplitudę tych zmian jasności w pionie, na takim panelu, natomiast w poziomie jest częstotliwość. Czyli wysoka częstotliwość to krótki okres, tak? Tutaj są wysokie wartości, natomiast są niskie wartości. I w przypadku gromady, jeżeli mamy tak ułożone według jasności gwiazdy, to spodziewamy się, że te najjaśniejsze to będą te najbardziej masywne. To wynika z tego, o czym wcześniej mówiłem. Ponieważ to jest jednorodna populacja gwiazd, tak? W której rzeczywiście te najjaśniejsze gwiazdy są najbardziej masywne, a im słabsze, tym mniej masywne. I w tej gromadzie rzeczywiście też takiego zaobserwowano dla kilku gwiazd, 8. I dla tych najjaśniejszych rzeczywiście okresy pulsacji były długie, a im słabsza gwiazda, czyli im mniejsza masa, tym okres pulsacji był krótszy. Tutaj jest wykres bardzo brzydki, jak na taką gromadę, dla tej gromady. Jest dosyć mocno rozmazany. To jest ciężko tutaj zobaczyć ciąg główny tej gromady. To są te gwiazdki. Z tego względu, że ta gwiazda jest właśnie zanurzona w tej mgławicy i jasność tych gwiazd jest zaburzona ze względu na tą mgławicę. Niektóre są bardziej, inne mniej przysłonięte przez mgławicę. Ale dzięki temu, że mamy informacje o pulsacjach, to my sobie możemy sami rozwikłać, które z tych gwiazd są bardziej masywne, a które mniej masywne, bo tu są pewne różnice. Ogólnie tutaj są te bardziej masywne, tu mniej, ale ze względu na to, że nam mgławica przeszkadza, to one są tu troszkę poprzesuwane. Ta na przykład może być tak naprawdę tu, a ta może być tu. Ale nie spodziewamy się, żeby ta mogła być aż tu. Ze względu na tą mgławicę są takie problemy. Ale dzięki obserwacjom pulsacji my sobie możemy je poukładać tutaj tak jak trzeba. I dodatkowo dzięki temu uzyskujemy informacje o tym, jak jest zbudowana wewnątrz. To jest jedna z podstawowych zalet badania pulsacji gwiazd, tak zwanej asterosejsmologii. My możemy próbować odtworzyć wnętrze gwiazd na podstawie tego, jakie pulsacje obserwujemy. To jest dziedzina, która się teraz bardzo dynamicznie rozwija, asterosejsmologia. I wielu astronomów się tym zajmuje. Okej, to były gromady, które powiedzmy na północnym niebie najłatwiej poobserwować. I właściwie to już kończę wykład, ale oczywiście tych gromad bardzo ładnych jest więcej. Nie wszystkie się nadają tak naprawdę do tego, żeby w prosty sposób amatorski podziwiać ich piękno. To jest na przykład gromada NGC 2244 w jednorożcu, otoczona piękną mgławicą, Rosetta, tą mgławicę tak się nazywa. I niestety ta mgławica da się obserwować, ale tylko na zdjęciach, niestety nie za pomocą
urządzeń optycznych. Samą gromadkę w centrum da się oczywiście obserwować. Jest jeszcze z takich charakterystycznych głowica serca, która też jest związana z tym obszarem, gdzie jest podwójna mgławica, podwójna gromada Hi i Hapersei. I tutaj to jest jedna z takich najmłodszych gromad, jakie się obserwuje. Zresztą Rosetta też. To jest coś rzędu 5 milionów lat. Natomiast w tej mgławicy, w samym centrum jest gromada IC1805, to jest to tutaj, w której wiele gwiazd jeszcze jest wewnątrz tych obłoków i nie przedziela się im światło z tych obłoków. Dopiero tam powstają. A te gwiazdy, które tutaj powstały, te masywne, jasno świecące, one mają 1,5 miliona, 2 miliony lat, czyli takie bardzo, bardzo młodziutkie. To też jest dla astronomów interesujące, wyznaczyć parametry takich gwiazd, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście dobrze rozumiemy fizykę tych gwiazd i czy trzeba coś poprawić. Na niebie południowym jest też mnóstwo fantastycznych gromad, ale no, na tym byłoby dużo opowiadać, żebym mógł omówić chociażby te najciekawsze. Tu jest jedna z takich gromad na niebie południowym. Ona jest fantastyczna do obserwacji przez lornetkę czy przez teleskop, ale tak jak mówię, trzeba pojechać gdzieś do Australii albo do Chile, żeby móc podziwiać tą gromadę. I ostatnie zdjęcie, jakie mam, to jest gromada, która wprost nazywa się pudełko z klejnotami, Jewel Box. I ono też jest na niebie południowym, niestety. A to wrażenie pudełka z klejnotami bierze się stąd, że wyraźnie przez teleskop widać różnicę kolorów. Ta gwiazda tutaj czerwona, ona jest rzeczywiście widoczna, więc mamy takie diamentowe punkciki, bardzo wąskie, tak się prezentują przez teleskop przy lornetkę i czerwonawy jasny punkt w samym środku. Niestety na niebie południowym. Ale myślę, że po tym, co pokazałem wcześniej z nieba północnego, to też nie mamy co narzekać. Na niebie północnym też jest sporo ładnych gromad. To wszystko, co bym chciał, co przygotowałem na dziś. Jeżeli są jakieś pytania, można zabrać teraz. W takich gromadzie to ile gwiazd może być? Zwykle kilka tysięcy w tych gromadach otwartych. Natomiast w gromadach kulistych to już jest rzędu setek tysięcy. Już porównywalne z centrami galaktyk. A czemu nie można obejrzeć drogi mlecznej od nas, tylko trzeba wybierać na południe, gdzieś tam na równi? Część można u nas, tylko to, o czym wcześniej mówiłem na początku, to, że akurat centrum Drogi Mlecznej, to zgrubienie centralne naszej galaktyki, jest u nas zawsze nisko nad horyzontem. Więc trzeba pojechać sobie w stronę równika, albo gdzieś tam na niebo, na południe, żeby wyżej nad horyzontem było zgrubienie centralne. Tam akurat generalnie ta część jaśniejsza naszej Drogi Mlecznej, naszej galaktyki, jest widoczna z półkuli południowej niestety. Ale ten obszar w łabędziu i bliżej zgrubienia centralnego, tam w stronę Orła i Strzelca. Strzelec jest dla centrum naszej galaktyki. No to z naszej w dobrych warunkach w Polsce też się da zobaczyć. Ale jakbyśmy poszli dalej na południe, to tam są jeszcze jaśniejsze miejsca. Pora roku też ma znaczenie? Pora roku też ma znaczenie, tak. Zgrubienie centralne na niebie południowym najlepiej obserwować tamtejszej zimy, czyli naszego lata. Tak. Powiedział pan, że tam kształt krzywych jest związany z metalicznością i że to tam ładnie wychodzi. Czy to jest taki fakt dla na przykład słabych gromadkowistych łatwiej jest policzyć krzywą, wyznaczyć krzywą niż ze spektrografii bezpośrednio metaliczności wyznaczyć? One, te metaliczności są wyznaczane najlepiej są wyznaczane ze spektrografii. Czyli robi się, znaczy spektroskopię się robi, tak? I mierzy się
mierzy się metaliczność. I załóżmy, jeżeli zrobimy to dla kilku gromad i widzimy, jak się zmieniają wykresy barwa jasna to wtedy na tej podstawie możemy wnioskować bez pomiarów spektroskopowych już o metaliczności innych. Właśnie o tym chodzi, jeżeli już znamy tą zależność, jaka jest metaliczność na danej krzywej, czy wykresu barwa jasna. Czy dlatego chętnie jest wyznaczana później ta krzywa, ponieważ są przypadki, kiedy nie można tej spektroskopii zrobić tak jak bezpośrednio? No, trzeba mieć duże teleskopy, a teleskop, czas teleskopu jest ograniczony, więc nie każdy sobie tak może po prostu zaaplikować o czas na teleskopie i poprosić, że teraz co robić na tą gromadę i tyle. Czyli ta metoda jest mniej wymagająca? Tak, obserwacyjnie. Można, oczywiście najlepiej było zrobić wszystkim spektroskopię, ale jest za mało dużych teleskopów, żeby można było to zrobić. I drugie pytanie, bo pan jest też praktykującym wizualowcem, tak się domyślam. Mhm. Znaczy, chodzi panu o obserwacje fotometryczne? Praktykującym, obserwującym przez teleskop? Takim właśnie w tej kwestii można powiedzieć amatorem, jeśli chodzi o lunetkę i tak dalej. Tak, lubię. No tak to czuć było z przykładu. Ja niezbyt, natomiast z tego co tam się troszkę orientuję, to wydaje mi się, że na przykład tam wspomniał pan, że M64 to jest 3.7 pamięci wrota było, że to jest w zasadzie na gołe oko obiekt, natomiast wydaje mi się, że w przypadku gwiazdy owszem, natomiast w przypadku obiektu rozciągłego to już tak nie do końca. Tak, to da się, akurat w PSP da się zobaczyć zerkanie. Mimo tej jasności dużej zbiorczej 3.7, to ona jest na bardzo dużym, ona ma dużą średnicę kątową. Także jasność powierzchniowa, bo jeszcze coś takiego funkcjonuje jak jasność powierzchniowa, jest tak naprawdę malutka. Właściwie to lepiej by było podać jasność powierzchniową dla każdego z tych obiektów, żeby dało się lepiej ocenić, czy dany obiekt jest dobrze widoczny gołym okiem, czy nie. Patrząc na wprost na przykład takiego obiektu. A to na przykład, bo tam lodneczką chyba się fajnie to ogląda, czy... Prezepę bardzo dobrze, tak. Gołym okiem też widać, tylko trzeba mieć dobre warunki. Nie z miasta. No ostatnio w Wrocławiu z balkoniku to z balkonu Rosety udało mi się ten zakanie. Albo przez teleskop? Przez lornetkę. Tak. Na Rosety nie polowałem, tak powiem, przez lornetkę. No, może nie było ona, ale coś tam, jakieś takie... Na pewno takim jednym z takich fajniejszych obiektów nawet na miasto przez lornetkę jest Mgławica Oriona. No, Oriona, która jest bez tej lornetki. Tak, Oriona. Też mam takie pytania, może mówię, ale jeżeli teoretycznie Słońce kiedyś było członkiem postawy swoich takich gromad, tak czy da się odnaleźć tych członków tej gromady dzisiaj? Robi się to. Są takie badania prowadzone. Gdzieś tam właśnie w zeszłym roku chyba mówiłem o tym, gdzieś tam na YouTubie jest mój wykład popularny na ten temat, o siostrach Słońca. Szuka się gwiazd, które były też w tej gromadzie pierwotnej, no, której powstało. To poszukiwanie tego życia, nie? Że tak. No, teoretycznie warunki byłyby najbardziej sprzyjające do tego życia. Tak. Powstało. Skoro życie powstało przy takim składzie chemicznym, jak powstało Słońce i Układ Słoneczny, no to może gdzieś tam są gwiazdy podobne do Słońca, na których też się pojawiła jakaś druga Ziemia. Ale to są też badania, które rzutują na samo Słońce, na samą ewolucję, naszą wiedzę o Słońcu. Poszukuje się innych sióstr Słońca, żeby się troszkę więcej tak naprawdę o samym Słońcu też dowiedzieć. Ale generalnie wszystkie gwiazdy są zbudowane z wodorowym. Tak. Nie ma innej możliwości. Nie. Generalnie wszystkie z czegoś jednego. Tak. Różnice jakieś drobne tam. Tak. No spalane, jeśli chodzi o ewolucję chemiczną, no to reakcje termojądrowe, to one zachodzą w samym centrum. Także w powierzchniowych warstwach pozostaje wodór, który nie spalił się, nie byłoby tam w centrum wiąże.
A w samym centrum też no, zamienia się wodór w hel, więc są gwiazdy, które mają sporo helu. Są masywne gwiazdy, które wewnątrz mają dość sporo węgla, ale w atmosferach samych gwiazd, to co obserwujemy ze spektroskopii, to jest jednak w większości wodór, hel, domieszka helu i troszkę cięższych gwiazd. Ja rozumiem, że tutaj w zamyśle pani pytania było to, że ten protoobłok pierwotny miał skład dla wszystkich gwiazd ten sam. Kiedyś, więc, no, kiedyś tak, ale chodzi tak, o te badawcze, nie warunki po prostu. Jak? Nie rozumiem. Nie, no mówimy o tym moim pytaniu, nie, czy są poszukiwane te nasze bracia, siostry, tak, tak. Członkowie tej rodziny. Stara się, są podjęte starania w tym kierunku, żeby znaleźć trajektorię tej gromady. No i wiekowo będą takie same. Tak, wiek będzie sensie podobny, skład chemiczny podobny do słonecznego, taki sam praktycznie. I muszą być w odpowiedniej odległości od centrum galaktyki. Niestety to jest problem trochę, bo tam są różne opcje związane, rozważane w związku z dynamiką samej galaktyki i te gwiazdy mogły być dosyć mocno rozsiane tak naprawdę w dysku galaktycznym, stąd niełatwo, nie da się zdefiniować łatwo takiego obszaru, w którym na pewno będą siostry Słońca. Bo może jeszcze tak, że to co pan tutaj pytał, gwiazdy są wszystkie z wodą głównie, no, czyli powiedzmy, te temperatury będą bardzo podobne, natomiast może też chodzi bardziej o to, co się będzie wokół tworzyło, że jeżeli był ten sam obłok, to materia, będą podobne monety, w podobnym składzie po prostu. No tak, o to chodzi, no, podobne to, rzeczy może mocno. Ale pojedynczo też gwiazda może powstać sobie tak samotnie. Częściej powstają w grupkach, przynajmniej małych. Może teoretycznie powstać samotnie, ale obłoki molekularne, zwykle te, które się zapadają, które ulegają zapaści, te jednak są na tyle masywne, że nie powstaje z tego jedna, tylko więcej gwiazd. Także raczej powstają grupami. Jakieś pojedyncze zaburzenie, czy to na przykład fala wybuchu supernowej zakłóca obłoki? Tak, to jest możliwe, ale jednak chyba bardziej tutaj istotne są spotkania między obłokami samymi. Tak, takie zderzenia, bliskie przejścia i tak dalej. One powodują te zaburzenia grawitacyjne, które jakoś tam sprężają różne fragmenty obłoków. A co obłoki, takie pytanie, co dziecinne, co skąd to się tak z wybuchu supernowej ten obłok może też powstać nowa gwiazda, czy one są po prostu te obłoki gdzieś tam? To jest jeszcze to są pozostałości po powstaniu Wszechświata. Od te obłoki. Nadal niektóre galaktyki są bogate w takie obłoki. Grawitacja to czasami gdzieś tam zagęści, to się tam. Tak, czy te gwiazdy powstają. Tak. Ale na przykład Słońce właśnie nie jest gwiazdą. Nie pamiętam tej numeracji pierwszego głównego ciągu, ale to już ma materiał sobie przepalony przez te najstarsze gwiazdy. Tak. Więc więc to był obok już, który gdzieś wcześniej był. Tak. Częściowo tu pan ma rację, że z tych z wybuchów supernowych część materii może wejść jak najbardziej w skład kolejnych gwiazd, bo w ten sposób się wzbogacają chemicznie, są coraz bardziej metaliczne, jak to mówią astronomowie. Coraz więcej pierwiastków ciężkich się pojawia w takich gwiazdach, które są młodsze. Więc potem w ten sposób też się identyfikuje, można się domyślać, że gwiazdy są młodsze, jeżeli są bardziej wzbogacone w pierwiastki cięższe niż wodór i helium, niż zwykle, bo musiały powstać już na zgliszczach jakichś tam starszych gwiazd. Dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, to...